Szczęść Boże w 20. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Jezus, pragnąc zilustrować to, co wnosi w świat, posługuje się obrazem ognia. Mówi o rozłamie wśród ludzi, jaki dokonał się w związku z Jego przyjściem. Przyczyną tego rozdźwięku będzie zarówno osoba Chrystusa, jak i wymaganie, jakie stawia człowiekowi. Wielu z nas właśnie myśli, że chrześcijaństwo to sielanka. Chodzimy sobie do kościoła, modlimy się we wspólnotach, śpiewamy radosne pieśni i atmosfera jest przyjemna. Jezus mówi: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Chrześcijaństwo nie jest trzymaniem się za ręce i wznoszeniem pokojowych haseł. Ogień, którego pragnie Jezus, z jednej strony będzie nas ogrzewał i dawał światło, ale z drugiej strony będzie wypalał to, co nieświęte, grzech i zło. Będąc uczniem Jezusa, możemy doświadczać wszystkiego. Radości i trudów, pochwały i oskarżeń, schronienia i prześladowania. Ale jednego nie możemy mieć. Świętego spokoju. Jeśli chcesz mieć święty spokój, sielankę z Jezusem w tle, to czy jeszcze jesteś Jego uczniem? Możemy zadać sobie pytanie, czy mamy tę odwagę i dyspozycyjność świętych, by sprzyjać Bożemu działaniu w nas? Czy nasz codzienny dialog z Bogiem rozpala nasze serce, jak uczniów z Emaus? Czy pozwalamy Duchowi Świętemu, by nas poruszał tak samo jak ich, by głosić Go innym, pełni radości i tej samej gorliwości apostolskiej? O Jeremiaszu, który niósł słowo Boga do narodu, mówiono: człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Co więc myślano o Jezusie, który w jednym miejscu mówi do apostołów, by przekazywali napotykanym ludziom pokój, a teraz sam twierdzi, że przynosi rozdział i rozbicie? Najpierw warto zwrócić uwagę, że pośrednio Jezus odsłania nam ważną regułę rozeznania duchowego. Nie jest tak, że nienawiść i agresję budzi w nas wyłącznie złe zachowanie innych. Także dobro może wyzwalać w nas podobne reakcje. Słowa Jezusa same w sobie są ogniem, bo odsłaniają kryjącą się w naszym sercu ciemność. To te wszystkie przemilczane, niewygodne sprawy, niedomówienia, które skrywamy z obawy przed kłopotami. I wewnątrz nas jest bałagan. Na początku stworzenia Bóg ujarzmił chaos i ciemność swoim słowem. Ten sam chaos musi zostać uporządkowany przez Ducha w trakcie naszego życia. Tylko wtedy proces ten zakończy się sukcesem. Jeśli najpierw nieład wyjdzie na światło dzienne, a my dobrowolnie poddamy go działaniu Ducha. Jezus nie prowokuje po to, by reporterzy ciągnęli za nim sznurem i kierowali go na lokalnego celebrytę, dzięki któremu coś się w końcu dzieje. Jezus tnie skalpelem, by później poszywać nas na głębszym poziomie. Mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala, tak czytamy w liście do Hebrajczyków. Naśladowanie Jezusa wymaga wyrzeczenia się zła, egoizmu i wybrania dobra, prawdy, sprawiedliwości, również wtedy, kiedy wymaga to ofiary i zrezygnowania z własnych korzyści. Papież Franciszek stwierdził, że nie chodzi o to, żeby Jezus chciał dzielić ludzi między sobą. Przeciwnie, Jezus jest naszym pokojem, jest naszym pojednaniem, ale ten pokój nie jest pokojem grobowym, nie jest obojętnością. Jezus nie przynosi neutralności. Ten pokój nie jest kompromisem za wszelką cenę, mówi papież. To pragnienie Jezusa, by rozpalić serca, zaraziło niezliczone rzesze ludzi na przestrzeni czasu. My również mamy płonąć, mieć zapał do głoszenia dobrej nowiny. Przecież nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli. Czy mamy z zapałem głosić Ewangelię nawet za cenę konfliktów w naszych środowiskach? Dokładnie tak. Tutaj nie ma kompromisu. Kompromis w przypadku ognia jest niemożliwy. Ewangelia to nie są fajerwerki, które mamią i zachwycają na chwilę naszą uwagę. Są one efektowne, ale szybko gasną. Ewangelia jest ogniem, który cały czas trzeba pilnować, by nie został zdmuchnięty. Słowa, które dziś kieruje do nas Jezus, mogą nam nie przypaść do gustu. Nie są łatwe. Jezus jest samą prawdą, a prawda często przynosi ból, ponieważ przerasta nasze zrozumienie i słabe ludzkie siły. Słowa Jezusa mogą w nas budzić irytację, bo pokazują nam, do czego może nas doprowadzić trwanie przy Panu, a z drugiej strony brakuje niejako zakończenia. Więc musimy prosić o wskazanie, co mamy czynić, aby zmienić swoje życie. Pragnij wielkich rzeczy,
mierz wysoko. Szukaj osobistego doskonalenia Twojej rodziny, pracy, Twoich dzieł i powierzonych Ci spraw. Pamiętaj o słowach świętego Augustyna. Jeśli powiesz dość, jesteś zgubiony. Staraj się zawsze iść do przodu, nie ustawaj. Nie trwaj w tym samym miejscu, nie cofaj się, nie zbaczaj z drogi. Trwa w tym samym miejscu, kto nie posuwa się do przodu. Cofa się, kto wraca myślą do punktu wyjścia. Zbacza z drogi, kto porzuca wiarę. Lepszy kulawy, który idzie po ścieżkach, niż ten, kto biegnie dobrze, ale poza wyznaczoną trasą. I święty Augustyn dodaje, zastanów się nad sobą i nie zadowalaj się tym, kim jesteś, jeśli chcesz osiągnąć to, kim nie jesteś. Bo w chwili, kiedy się zadowoliłeś tym, kim jesteś, zatrzymasz się w miejscu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.